Klinice Zdrowia Trzy Fale spotykamy się z kolejnym fizjoterapeutą, z panią Agnieszką Lewandowską. Pani Agnieszka wprowadzi nas w temat ciekawego zimowiska. Ferie się zbliżają. Macie fajną propozycję dla dzieci, taką nietypową, jak na ten czas. Tak, zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, chociaż starsze dzieci też mogą wziąć udział w zależności od dolegliwości, jakiej posiadają. To będą ferie zimowiska dla dzieci połączone z korekcją, więc dzieciaki, które siedzą tyle przed komputerami, nauka zdalna, nabywają dolegliwości związane z krzywieniem kręgosłupa, wady postawy, więc my wprowadzamy ofertę dla rodziców, żeby mogli to korygować. Czyli warto pracować chociażby w ferie właśnie z kręgosłupem. Oczywiście, zawsze na warto rzecz pracować. Zdrowego kręgosłupa. A co będziecie robić? Będą prowadzone zajęcia gimnastyka korekcyjna na sali, zabawa z dziećmi na sali oraz później zajęcia gimnastyczne korekcyjne w basenie oraz zabawa w wodzie z dziećmi. No to fajnie. Więc 4 godziny aktywności. 4 godziny przez tydzień turnustwa? Przez tydzień turnus, tak. Poza takim turnusem oczywiście zapraszamy w ciągu roku na gimnastykę korekcyjną, która się odbywa przez cały miesiąc, więc nawet jak ktoś się nie załapie na ferie, jest możliwość, żeby skorzystać z takich turnusów poza feriami. A zawsze te turnusy rozpoczynają się od takiej rozmowy z dzieckiem, z rodzicem na temat właśnie problemów zdrowotnych. Tak, zawsze zapraszamy na konsultację z panią Patrycją, która się zajmuje dziećmi. Na podstawie badania pani Patrycja stwierdza, jakie dolegliwości ma dziecko, więc później na takich zajęciach może dobrać odpowiednie zajęcia, ćwiczenia do danej grupy dzieci. Rozumiem, ale to pewnie nie jedyna oferta, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Nie. Tutaj w Parku Wodnym. Nie, w dalszym ciągu prowadzimy turnusy dofinansowane z miasta. Poszerzyliśmy polityki społeczne, poszerzyliśmy troszeczkę ofertę, ponieważ osoby, które nie mogą korzystać z zajęć w wodzie bądź gimnastyki na sali, mogą również wziąć udział w turnusie. W tym turnusie są same zabiegi fizjoterapeutyczne. Oczywiście jest konsultacja z fizjoterapeutą. Jeszcze mamy jedną ofertę dla osób, które nie mieszkają w Słupsku, ponieważ też stworzyliśmy taką grupę zajęć. Turnus jest troszeczkę droższy. Kosztuje 255 zł, ale naprawdę warto. A ten turnus z polityk społecznych? 126 zł. No to duża różnica. Warto z tego skorzystać. No to cóż, pani Agnieszko, serdecznie zapraszamy naszych widzów ze Słupska i z okolic, aby skorzystali, a dzieci na ferie, bo przecież warto dbać o swoje zdrowie. Niestety właśnie to siedzenie przed komputerem spowodowało, że nasze dzieci mają problemy. Pewno, zapewne często narzekają na ból kręgosłupa, więc ferie, fajny moment. I otyłość. I otyłość, no właśnie. Też no, dzieci, żeby się troszeczkę poruszały, nie było problemów z wagą. No właśnie, to zapraszamy. Zapraszamy. Przyjemne, pożyteczne. Dziękuję bardzo. Również. Edyta Wolska, dyrektorka Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej i Małgorzata Zelek, artystka pochodząca ze Słupska, są z nami. Dzień dobry, witam panie. A powodem naszego spotkania jest wystawa, która od czwartku we wszystkich trzech obiektach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej z peryferii. I to jest druga część tej wystawy. Edyto, powiedz, poproszę, czemu jest ona poświęcona? Bo z peryferii troszkę nam się może kojarzyć z zaściankowością, a to przecież zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. Ale niemniej jednak Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, jakby nie patrzeć, mieści się na peryferiach, z dala od wielkich centrów, dlatego ten temat nie jest nam obcy ani daleki. Nie jest to druga część, ale druga odsłona tej wystawy, ponieważ 2 lata temu, czy już w zasadzie 3 lata temu, w 2019 otworzyliśmy po raz pierwszy tą wystawę z peryferii, na którą zaprosiliśmy artystów, nie tylko artystów, którzy mieszkają czy pochodzą, zamieszkują peryferia, ale również tych, którzy poszukują inspiracji, czyli penetrują peryferia, uprawiają twórczość, po prostu penetrując peryferia, rubieża, jak kto woli. Obważanek. Pani Małgorzata, na peryferiach się wychowała, będąc w tej stylistyce. Potem pani wyjechała do Poznania, ale artystycznie pani na peryferię wraca. Co jest inspirującego w mniejszych ośrodkach daleko od centrów? No przede wszystkim
pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to bliskość morza i natury. To jest pierwsze, co tutaj mi przychodzi do głowy, że można znaleźć się bardzo szybko w takim pięknym miejscu, w takiej przestrzeni. I też teraz, bo ja teraz już mieszkam w Słupsku, już wróciłam. Często na przykład do znajomych nawet mówię, żeby ich zaprosić tutaj, to mówię przyjedź, żeby przewietrzyć głowę. I dosłownie i w przenośni, bo to jest taki właśnie taki moment, że można się poczuć, nie wiem, takim troszeczkę jakby oczyszczonym tutaj na miejscu. No i co jest inspirujące? No nie wiem, czas. To przewietrzenie głowy powoduje, że się patrzy również artystycznym okiem, inaczej niż gdy się jest w aglomeracji, gdy się jest w centrum wszystkiego? No tak, właśnie to jest, jesteśmy z dala od tego natłoku i tak samo właśnie wspomniałam też o tym czasie. Jak jesteśmy w tych centrach, to faktycznie ten czas się skraca i w ogóle jest dużo bodźców, impulsów. Tutaj można bardzo szybko gdzieś uciec do natury, znaleźć się w takim miejscu, gdzie faktycznie jest więcej takiej przestrzeni na zastanowienie się w ogóle nad tym, co chcemy robić. A w dużym mieście jest po prostu taki natłok wszystkiego, że jesteśmy ciągle w biegu, jest mało czasu. No i co? I nie ma czasu, żeby się w ogóle zastanowić nad sobą. I żeby żyć. A jakie pani prace i ile zobaczymy na wystawie? I gdzie? W którym miejscu? Dobrze, już mówię. W Ustce będzie można zobaczyć moje prace, które są efektem eksperymentu z papierem czerpanym. Nie jest to papier czerpany, tak jak gdzieś tam kojarzymy, może jak dzieci robią takie pulpy papierowe, tylko ja to robię w sposób taki, że faktycznie pozyskuję ten papier, ponownie go gdzieś tam przetwarzam, dodając włókno roślinne często do niego, czyli na przykład przetworzoną słomę, trawę, różne jakieś takie włókna, które się łączą z tym papierem. Także to jest eksperyment, a z kolei w galerii kameralnej jest praca, która pochodzi ze zbioru rzeczy znalezionych nad morzem i to jest właśnie ta inspiracja morzem, gdzie faktycznie spacery nadmorskie spowodowały, że zaczęłam znajdować obiekty i tworzę z nich takie instalacje przestrzenne jakby. Także to zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć. Pani Małgorzata jest jedną z kilkorga artystów, których pracę zobaczymy na wystawie z prowincji, część druga. Z peryferii, część druga. Powiedz poproszę, jaki był klucz doboru? Czy to musieli być artyści, którzy pochodzą z małych miejscowości, pochodzą z dala od centrów, czy przede wszystkim sztuka się liczyła? Oczywiście sztuka, z tym, że ja bym podzieliła na takie dwie grupy, czyli artyści, którzy zamieszkują peryferia, takie jak Karol Palczak, który po studiach wrócił w Bieszczady i zaszył się w małej wioseczce, do której nawet trudno jest dojechać, uprawiając malarstwo, malując sceny rodzajowe z życia w Bieszczadach. Zresztą bardzo nagrodzony na wielu jakichś konkursach. I to jest przedstawiciel jakby jednej grupy, a druga grupa to są artyści, którzy penetrują te peryferia, czyli w poszukiwaniu właśnie tematów swojej twórczości, inspiracją stają się peryferia. I na przykład Igor Przybylski, z którym współpracujemy od wielu lat, penetruje te rubieża, poszukując bardzo konsekwentnie środków lokomocji publicznej, czyli zarówno pociągi, jak i autobusy, a też stare dworce. I to właśnie maluje, czasami tworzy wideo, czasami jakieś obiekty. A do kiedy można te wystawy zobaczyć? Zapraszamy wszystkich do końca marca. A myślę, że po obejrzeniu tej wystawy dla nas wszystkich, którzy mieszkamy właśnie, zamieszkujemy na peryferiach, jest to niezwykle ważna wystawa i potrzebna, bo myślę, że taki wniosek się fajny nasuwa, że właśnie chyba ciekawiej jest na peryferiach niż w wielkich centrach.
Prowincja, rubieże, peryferie, to wszystko na wystawie. Z peryferii część druga. Do końca marca mają Państwo czas, żeby zobaczyć, zachwycić się i pokombinować, czy to faktycznie warto tu mieszkać. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Wojciech Chamier-Gliszczyński, pisarz, prawnik. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest... Panie Wojciechu, spotkaliśmy się w redakcji wówczas jesiennej, bo to był październik, półtora roku temu, po to, żeby zaprezentować Pana literacki debiut. To ta zielona książka Portrecista psów. Tymczasem dwa tygodnie temu wyszła Pana kolejna książka, Dawki fantomowe. To ta czerwona książka. No i znowu Pan narobił szumu, bo recenzje te pierwsze, które się pojawiły, są bardzo obiecujące. Tak, tak. Mija, można powiedzieć, tydzień od premiery, bo ona się pojawiła w zeszłym tygodniu, 26. Mhm. Pojawiały się już pewne takie przedpremierowe też recenzje. Wydaje mi się, że odbiór tej książki jest dość na razie dobry, jestem podbudowany. O czym jest książka Dawki fantomowe? O jakich relacjach, o jakich emocjach Pan tym razem opowiada? To jest książka inna od Portrecisty psów. No, można powiedzieć, że to po prostu nie jest kolejna książka o zabijaniu, tylko książka, która porusza zupełnie inne tematy. I faktem jest, że ten opis, który znajduje się na tylnej okładce książki, jest oczywiście sformułowany w ten sposób, żeby jak najbardziej przybliżyć oś fabularną tej książki, natomiast... Znaczy na pewno wiadomo, że ona jest o relacjach. Tak, no ona jest o pewnej relacji, ale ona jest też na temat pewnych zjawisk, które występują po prostu w życiu, ona jest o tożsamości, o pamięci, o tym, w jaki sposób... O wolności? Tak, ona jest o wolności, o swego rodzaju wyzwoleniu jednej osoby spod dominacji drugiej osoby. Ona jest właśnie w ten sposób skonstruowana, żeby była złożona z jakiejś tam kompozycji odrębnych takich wątków historii, które składają się na pewną spójną całość i w finale no, to się składa na pewne wrażenie czytelnicze, tak? Dość spójne i wydaje mi się, że ono jest w tej chwili dość dobrze odczytywane przez czytelników, z czego się bardzo cieszę. Pierwsza książka to były lata, akcja się działa w latach tuż powojennych, druga książka lata 50., czyli też jakaś już historia. I główną bohaterką jest młoda kobieta, która wchodzi, czy jest w relacji z personą. Tak. I jest przez tę personę zdominowana. Tak, no tu jest bariera płci i wieku. Czyli można powiedzieć, że to się zaczyna w latach 50. Można też powiedzieć, że to są właśnie też lata powojenne. Mi się bardzo podoba właśnie sytuowanie wątków fabularnych w czasach powojennych, kiedy zaczyna się coś jakby nowego i można jakby ten klimat trochę wykorzystać. I rzeczywiście jest tutaj właśnie zderzenie takiej właśnie młodej osoby z osobą starszą, jakby element fascynacji tą osobą i pewien element dominacji tej osoby, znaczy charakteru tej osoby nad tą młodą po prostu nie tylko można powiedzieć ciałem, ale również duchem, no bo przecież to jest osoba, która się w tym momencie jeszcze rozwija i ona może pójść w każdą stronę jej rozwój. Tak? Natomiast... Życie powoduje, że te zależności dosyć diametralnie się zmieniają. Zmieniają się, ale
jest narracja tak skonstruowana, że poznajemy ten świat z punktu widzenia już osoby dojrzałej. Można powiedzieć, że to jest po prostu taki ta książka ma charakter takich wspomnień, refleksji. I znowu prowadzi pan narrację przez kobietę. Tak, łatwiej, tak atrakcyjniej, mi jest też tak łatwiej, z pana punktu widzenia? Tak mi jest łatwiej po prostu warsztatowo. W każdym razie tak mi było łatwiej, kiedy pisałem tę książkę. Nie powiem, że już zawsze będę pisał w ten sposób, wykorzystując narratorkę, ale dla mnie to jest po prostu, jak się wsłucham w głos kobiety, to po prostu pewne zdania wybrzmiewają ciekawiej i lepiej, niż gdyby to była oklepana narracja pierwszoosobowa męska, bo taki jest w sumie bardzo, bardzo dużo. Stosują to mężczyźni, stosują to kobiety w swoich książkach, te narracje pierwszoosobowe, na przykład męskie. Nikt się na przykład w sumie nie dziwi temu, że kobieta narrację pierwszoosobową męską poprowadzi w książce, a tutaj w XXI wieku ja dostaję pytania, dlaczego narratorka jest kobietą, tak, a jestem mężczyzną. To jest dość ciekawe. Bardziej, bardziej interesujące, bo to druga książka i drugi sposób prowadzenia narracji przez kobietę właśnie. Tak, ale to jest zupełnie inna bohaterka, inny ma charakter, chociaż jednak staram się, żeby ten mój bohater był w jakiś sposób dla czytelnika atrakcyjny i fascynujący. Myślę, że to je jakby łączy. Niezależnie od wszystkiego. Tak, niezależnie od tego, w jakiej jest to konwencji. Dawki fantomowe. Najnowsza książka Wojciecha Chamier-Bliszczyńskiego. Kilka spotkań autorskich pan Wojciech będzie miał w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Zapraszamy państwa do księgarni na spotkanie, czy do bibliotek na spotkanie z panem Jutro Wojciechem. Jutro pierwsze. W sobotę pierwsze z nich w Cepelinie. Ale przede wszystkim zapraszamy do księgarni, czy do bibliotek po spotkanie z tą literaturą. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję państwu. Basen, klinika zdrowia i spa, a to wszystko w jednym miejscu, tutaj właśnie w Parku Wodnym Trzy Fale. Serdecznie państwa zapraszamy do udziału w tych inicjatywach, o których dzisiaj między innymi mówiliśmy. Kolejna zimowa redakcja już za tydzień. Zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi. Do zobaczenia.